Siema, Bartek z tej strony. Witam na kolejnym filmie Bez Dubli. Witam. Kanał Coffee Doktor oczywiście. Cześć, cześć wszystkim. Witam. Słuchajcie, tak, uwaga do ostatniego Bez Dubli, które wyjątkowo pojawiło się w czwartek. Tam było parę komentarzy o jasności, o jakości tego ujęcia. Ja sobie zdaję sprawę, że to jeszcze daleko do doskonałości, więc proszę o wyrozumiałość, cały czas to dopracowuję, a powtarzam to docelowo. Ta kamera będzie patrzeć na cały ekspres, czyli nie będziecie widzieć mnie, ja będę miał drugą kamerę, taką nazwijmy to w pełnym ujęciu, gdzie będzie widać mnie, ale to tak jak mówię i tak jak napisałem w komentarzu, nie od razu Rzym zbudowano, także staram się, wierzcie mi, nie jest to proste. Ale do rzeczy. Dzisiejszy film wywala korki DeLonghi, jak widać nie tylko dynamika. Skupiamy się dzisiaj, ponieważ poprzedni, właściwie jeden z pierwszych filmów na kanale było o tym, że ekspres DeLonghi wywala korki, nagrywane to było jeszcze telefonem, także dzisiaj w lepszej jakości, mam nadzieję, pokażę wam, bo to jest stała przypadłość ekspresów DeLonghi, tych nowszych, z tym nowym typem grzałki, gdzie jest problem i co zrobić, także lecimy z gościem, odpinamy. O matko, na to wam zwrócę też uwagę. Słuchajcie, nagrywam. Jak wam zaczyna tak ciężko wchodzić ten zbiornik, on powinien zejść, no teraz się ruszył. Przesmarujcie sobie te uszczeleczki, nawet wazeliną kosmetyczną, to i tak nie ma kontaktu. Wazeliną, no wszystkim co jest dopuszczone do żywności, tylko nie olejem spożywczym, bo olej spożywczy jełczeje. Bo takie wciskanie tego dzbanka na siłę i wyciąganie powoduje, że one lubią tu dostać mikropęknięć w tym kanale. No i zaczyna lecieć para zamiast mleka. Taka mała uwaga, to jest dosyć ważne. Te uszczelki też można kupić, one są bodajże po 2 złote. No ale one nie wyglądają źle, tylko po prostu nie są przesmarowane. Do rzeczy. Obieramy pacjenta tradycyjnie. Ja już odkręciłem tył, no ale żeby się stało, matko, jak łon leciutki, żeby się stało zadość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Torx Security, czyli z tą dziurką. Wyciągamy na pobocze. I tu teraz rzeźnik, który ja potrzebuję zdjąć ten. To się ściąga tak, że to strzela. Tak się to wyciąga. Nic się tu, jak widzicie, nie stało. I się nie stanie. Plastiki tak strzelają, czy to w laptopach, czy to w konsolach, czy to w... No to są zatrzaski, tak? Tu jest wszystko ok. I teraz wam pokażę, bo problem widać od razu. Problem widać od razu, jak na dłoni. Widzicie? Tu się lało, tu płynęło, z reguły to spływa tu na ten termik, robi zwarcie, jest trzask. Ekspres, nie włączałem go nawet, ale klient zeznaje, że się włącza, więc należałoby mu wierzyć. Co musimy zrobić? Tak jak mówiłem, skupiamy się tylko na usunięciu tej usterki wywalającego, ekspresu wywalającego korki, czyli wyciągamy grzałkę, wymieniamy, ja wymieniam obie, ale dzisiaj skupiamy się tylko na tym, żeby usunąć usterkę. W prosty sposób chcę wam pokazać, że to mając trochę zdolności manualnych, nic trudnego. Więc krętara, słuchajcie, gwiazdkowa końcówka, przyda się magnesik, ja znikam, ekspres się pojawia, czy on wyostrzył? Jeszcze czekajcie, ja sobie tu zrobię podgląd na pełnym ekranie na OBS-ie, żeby dobrze widzieć. Wyświetlanie na pełny podgląd w oknie. Podgląd w oknie. Panie dzieju. O, i teraz widzę, czy wy widzicie wyraźnie. Mogę jeszcze trochę tutaj podrasować ostrość klamerką. Wydaje mi się, że jest ostro, panie. Magnesik na wkrętarce. Po to, żeby mi się ta śrubka tu przyssała. Żeby ona mi nie wpadła do grzałki. Dobra, będę próbował kręcić na podglądzie. Jeszcze jedna uwaga a propos jasności. Słuchajcie, filmy sobotnie są montowane przez pana montażystę, czyli Patryka. Pozdrawiam, Patryk. On tam wtedy nakłada filtry, rozjaśnia te ciemne sceny. Te filmy bez dubli są po prostu sklejane przeze mnie przy pomocy Patryka, więc... Ale naprawdę, to jakby jeszcze nawiążę do tych komentarzy z czwartkowego filmu.
To nie jest tak, że ja sobie zmyślam. Tu w firmie mam starą plazmę, w domu mam OLED-a i LED-owy, taki zwykły telewizor, nie najlepszy Philipsa niestety. I ja mam różne profile poustawiane. Na przykład jak gram w gry, bo lubię grać na PlayStation, to mam ustawione ciemniejsze profile. Lubię, jak te gry są takie ciemniejsze. Ale na przykład YouTube bardzo często mam za ciemno i ustawiony mam profil żywych kolorów, gdzie wyciąga te czernie, więc nie da się jakby nagrać filmu uniwersalnie, bo każdy z was ma inaczej ten telewizor pod swoje preferencje poustawiany. Wiele osób ma bardzo źle poustawiane telewizory, bo nie wiedzą o tym, jak to ustawić. Sam wiem, że kalibracja telewizora to jest kawał roboty, więc no my się staramy zrobić tak, żeby ten obraz był uniwersalny, ale dopieszczone są te sobotnie filmy. Tutaj pokazuję moją pracę, nie zawsze wszystko będzie dobrze, chociaż tak jak mówię, jak będzie drugi aparat stał sobie gdzieś tu, on będzie rozjaśniony na to wnętrze. No to są niestety w większości przypadków czarne rzeczy. Tak to działa. Wracamy do naprawy, nie przedłużając specjalnie. O, widzicie, i ta ostrość łapie, no ale pływa. No to jest też aparat, który ma swoje bolączki, jeśli chodzi o fokusa, autofokusa. No wiadomo, Soniak ma najlepszego autofokusa, no ale słuchajcie, Soniak, obiektyw plus body to są chore pieniądze. A ja się nie zajmuję fotografią, więc jako pojedyncza kamera. No ale dobra. Nienaturalna pozycja tradycyjna, walczymy zawleczka z wężyka. Ten wężyk sobie odpinamy, żeby tu mieć trochę luzu. Gdzieś go tu, magnesik nadal jest na wkrętarce. Druga śrubka, która jak widać, też tu już woda płynęła, są ślady, widzicie? No tu się dobrze lało z tej grzałki. I to też za chwilę oddalę, jak odkręcę, wyciągnę tą grzałkę, to wam coś powiem. Właściwie nie będę oddalał. Bo dużo osób mówi, a przecież ja nie używam mleka, nie spieniam, bo niektórzy nie używają rzeczywiście. To po co będę to naprawiał? Będę się ekspres od kamienia. No i to nawet też mam takie komentarze, słuchajcie, któryś tam z kolegów pisał na naszej grupie na Facebooku, macie link do grupy, Coffee Doctor na dole w opisie, że okej, dopóki się robi kawę, to się nie leje, ale jakiekolwiek odkamienianie to zaczyna płynąć. Pamiętajcie, że te strzały są bardzo mocne, grzałki mają wysokie moce. Tu jest grzałka. Może się coś tutaj popalić w ekspresie od takiego zwarcia, więc trzeba na to uważać. Wyciągamy. Wyciągamy. Wyszarpujemy. Oczywiście mówię brzydko, wyszarpujemy. Wyciągamy grzałkę. Czekajcie, ja sobie go trochę wezmę tak z kosem, żebym ja widział, co ja robię. Wszystko odkręcone, tu wypięte, to poluzujmy. Można rozciąć tą trytkę, żeby nie urwać tego czujnika NTC. Oczywiście rozciąć trytkę, nie rozcinając czujnika. Więc uważajcie, bo może wam strzelić w oczy. Poszła kwiat. To od razu wyciągnąć, żeby ten kawałek trytki... Dobra, miałem wam pokazywać ekspres, a nie siebie. Żeby ten kawałek trytki gdzieś tu nie wpadł. Więc chwytamy gościa. Mamy ją. Mamy ją. No i co? Wyciągamy grzałę. Ona wychodzi tutaj z całym dobrodziejstwem inwentarza. Trzeba uważać. O. 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 Chodź dziewucho. O. I to, tak jak mówię, usuwamy tylko tą usterkę. Ja oczywiście, bo w tym ekspresie będzie też tradycyjnie robiony przegląd, więc wszystko będzie jeszcze robione. Będzie wymieniany też dolny, ale tak, żeby pokazać, że to nie jest naprawdę bardzo trudne. Końcówka. Ją tu widzicie zapierdzieloną kamieniem, bo tu ciekło. Widać. W środku jest jeszcze gorzej. Końcówkę od razu zapamięci, żeby sobie wytrzeć ręce. Tu można, bo ona wchodzi tak. Tu można przesmarować. Wytrzeć ręce. Tu są takie zapinadełka. Spróbuję wam pokazać. O, może nawet trochę przybliżymy. Mówię o tym. To, widzicie? O. Zapięło się, chociaż ono jest niedopięte. Podważamy, otwieramy. Z drugiej strony to już trzeba użyć czegoś ostrego, bo to pręży. Trochę dalej, żeby tu ostrość nam nie ginęła. To nam pręży. Odpinamy drugą stronę. To możemy rozdziawić. Widzicie? Tak, żebyście widzieli. Czekajcie. Staram się jak najlepiej wam to pokazywać. No ekspresy.
Chodzi o to, żeby to się rozdziawiło, widzicie? I tu jest taki biały element, ten, no widzicie jaki tam jest syf od kamienia, jak tu się działo dużo złego. Prawdopodobnie przepuściło tu na O-ringu. Możemy od razu wyjąć tą zawleczkę obrdzewiałą. Pytanie, czy nie będzie wężyk do wymiany, czy on nam stąd wyjdzie, bo to jak obrośnie tak kamieniem, to potrafi nie chcieć wyjść ten wężyk z tej końcówki. Już nawet zawleczka nie chce wyjść. A co dopiero wężyk, mam nadzieję, że wyciągniemy. Słuchajcie, dobra. Zobaczcie, jak ta zawleczka wygląda. Ona jest cała porośnięta. Okej. Okay. Wężyk, wyjdziesz? O, wyszedł. Wyszedł, więc nie ma problemu, to super. Teraz wracając do tematu, rozdziawiamy. Ten biały plastik, który tu widzicie. Ten biały plastik, który tu widzicie, mam nadzieję. On trzyma tą końcówkę, więc jego trzeba, ja wam pokażę, co trzeba zrobić. Tu podważyć i on idzie do tyłu. Może mi się to uda wam pokazać, chociaż wątpię w tej pozycji, ja sobie wstanę. Jego trzeba ściągnąć z tej końcówki. O, wyszedł. Jakieś kombinerki, żeby go stąd wyciągnąć. No spójrzcie, czekajcie, bo teraz będziecie widzieć. Widzicie? On zszedł z tej końcówki, mogę tu palucha wsadzić. Zresztą zaraz wam to pokażę po wyjęciu tego. Wyciągamy go. O, i na nowej końcówce wam to pokażę, jak to działa. Działa to tak, że on wchodzi na tą końcówkę, żeby was nie skłamać. Tak, o, on ją w ten sposób, nawet tu będziecie, nie chcę wciskać, bo potem miał problem wyjąć. To się wciska, on ją trzyma, żeby jej ciśnienie do góry nie wypierniczyło. To mamy. Teraz trzeba wyciągnąć tą starą końcówkę, ciężko idzie czasami. Ponieważ ona i tak jest rozwalona, ja sobie łapię tą grzałkę tak na sztywno i próbuję, bo w ten sposób ją zniszczę, no ale ona i tak idzie w diabły. Ach, spójrzcie. Spójrzcie, co tu się działo. Co tu się wydarzyło? Zło. No i co? Nowa do środka. Jak jest nasmarowana, powinno to nam pójść lżej. I weszło. Teraz trochę ją tu musimy wysterować, żeby była zawleczkami na boki. Dobrze jest sobie teraz włożyć wężyk, ale najpierw zatrzask. I co? Ona się pozapinała z powrotem, więc trzeba ją znowu rozpiąć na tych dwóch liściach. Cofamy grzałkę. Cofamy grzałkę. To nam idzie tak. Te boki to są miejsca, w które wpuszczamy te kable, które tu są przewody zasilające grzałkę. Wkładamy. No. Będzie drugie ujęcie, będziecie to widzieć dokładnie. Tak jak mówiłem, ja nie chcę robić sobie tego na czołówce, ale gdzieś tu na przykład nawet od góry postawię, czy telefon, czy drugą kamerę. No. Jeszcze trochę, słuchajcie, rozbija się kanał, wszystko dobrze idzie moim zdaniem, więc... Będzie tylko lepiej, słuchajcie. A na razie no, pracujemy na tym, co mamy. Przewody na boki. Tu coś mi źle idzie. O. I wciskamy. Prawie. Panie Janie. O, słyszeliście, pyknęło. Ja wam to teraz pokażę, może tak trochę bardziej od góry. No widzicie, wpięła się z powrotem. Dobra. I teraz dobrze jest sobie założyć od razu nowy O-ring i wpiąć ten wężyk, bo jak zapniecie tą obudowę, to tu jest ciężko potem zawleczkę włożyć. Więc. O-ring. Troszkę smaru. Zawsze dobrze jest O-ringi wkładać nasmarowane. Wtedy dużo lepiej wchodzą, dużo łatwiej. I teraz wciskamy wężyk do końcówki. Mamy to. I zawleczka może pęsetą z dowolnej strony, byle wytrzymała. Słuchajcie. Wciskamy dziewczynę. Widzicie, już jest trudno, a co dopiero jak bym to wszystko spiął. Ja sobie to jeszcze raz rozdziawię, żeby mieć więcej miejsca. O, podjadę sobie tu grzałką do góry. Dobra. Zawleczka
dzieweczka i wkładamy. Muszę sobie jeszcze przy okazji Wam powiem, popracować nad okularami, bo całe życie dobry wzrok, ale życie idzie do przodu, weszło, a wzrok się pogorszył, słuchajcie. I w ten sposób mamy wymienioną tą końcówkę. Oczywiście druga też będzie wymieniana, ale nie dziś, znaczy nie teraz, nie na filmie. Wkładamy to wszystko teraz z powrotem, znowu wezmę sobie skosem, żeby cokolwiek widzieć też razem z Wami. Pilnujemy, żeby tu nic się nie przycięło. Sprawdzamy, bo zdarza się, że nam się tu wypnie na przykład przewód od silnika któryś, jak to wszystko wyciągamy. Nic się tu takowego nie wydarzyło. No i teraz układamy to. Coś tu źle weszło. A no przecież zapnijcie tą zapinkę przed włożeniem. Wszystkie sprawdźcie, czy stuknęły. Teraz jest wszystko pozapinane. Na to uważajcie, nic się na razie nie wydarzyło złego. No i teraz trzeba ją to z powrotem wpasować. Oczywiście chyba weszło, tak. Odwracamy kolejność, czyli tak, ten winsz na miejsce. Wkręćmy ją. Proponuję ją wkręcić. Wody nie musieliśmy dolewać do grzałki, bo jej nie wylewaliśmy, otwieraliśmy tylko górę. Teraz też z magnesikiem, żeby Wam nie wpadła, już teraz wkręt nie wpadł do grzałki. Tak jak mi zaraz próbuję to właśnie zrobić. Mamy to. I druga tu na dole. Tak jak żeśmy to przykręcali, teraz w drugą stronę. Doszło. I słuchajcie, mamy to zrobione. Mamy wyeliminowaną, mam nadzieję, zaraz to potwierdzimy uruchamiając ekspres. Mamy wyeliminowaną usterkę wywalającą korki w tym ekspresie. To oczywiście, to wszystko spowodował kamień, to rozszczelnienie, wyżarło tu plastiki prawdopodobnie. Więc ten ekspres trzeba oczywiście odkamienić, przejrzeć, sprawdzić wszystkie funkcje. Ale nie wyszło. Wymienić uszczelki, bo jak widzicie, uszczelki też puszczają, tak jak tu na załączonym obrazku. No i co, słuchajcie, wkładam zawleczkę i idę po wodę. Sprawdzimy, czy to działa, nie? O to chyba chodzi. Tutaj w tym ekspresie też winda będzie smarowana, no będzie wiele rzeczy robione, także słuchajcie, dajcie mi chwilę, ja idę po wodę, no i go odpalamy, sprawdzamy i po dosyć poważnej usterce, bo nie da się używać ekspresu, bo wyrzuca korki. Będziemy mieli temat załatwiony, ale tego dowiemy się, jak przyniosę wodę. Zaraz wracam. Jestem, słuchajcie, jestem, woda jest, w porządku trochę. Rządek musi być. Fasa. Wy oglądacie bok, bo to jest najważniejsze. Ja widzę na monitorze, więc zaraz zrobimy bliżądo. Przewodzindo. Co to tak mokro? Przewodzindo, słuchajcie. Bo prąd to rzecz wymagana do działania ekspresu. No i patrzymy, co się wydarzy, mili Państwo. Nie żyje. One tak ściemniają. Żyje. Przybliżam Was. Jeszcze tutaj mój podgląd. Żebym ja tu cokolwiek widział. Dobra. Przybliżam Was na ten newralgiczny punkt. Złapało, ostrość złapało. Przycisk power. No i jedziemy. Zawsze się boję tych pierwszych odpaleń. Tak mam po prostu. Końcówki gorącej wody nie mamy niestety. To będziemy robić o 6, to sobie, dobra, patrzmy, czy tu się nic nie dzieje. Czy wszystko jest dobrze wpięte. Chyba tak. Robimy o 6, wy nie widzicie, ale ja już sobie tu przygotuję. Widzicie, nawet widzę, że widzicie. No czemu ty nie chcesz wejść? Zresztą wiecie co? Skinimy mleko.
spienimy mleko, czyli miksturę z płynem do naczyń. Także czekajcie, jeszcze nabiorę tutaj mikstury do pojemnika. Zaraz wracamy. Obecny jestem, słuchajcie. Jeszcze tylko podgląd. Wkładamy. I teraz tak, żebyście jak najlepiej widzieli. Bliżonko na ten tutaj element, wyjąłem z chłopaku. Chodź tu trochę bliżej. Grzałka się nagrzała, bo słychać. No to ja tu wybieram dotykowy ekran. Fajny ekspres w ogóle, słuchajcie. Ciepłe mleko. Para. Gorące mleko, minąłem. Odpalamy. Tu mam ustawione kapucin. No i obserwujemy, czy się nic nie leje. Zresztą jak się będzie lało, to zgaśnie światło, więc mleko się spienia. Ja też spojrzę. Słuchajcie, wygląda na suchutko. Czyli cały czas mleko się spienia, jak zaraz zobaczycie. O. Ja go tu przekręcę, żebyście widzieli. I tak właśnie usuwa się, słuchajcie, ja to zatrzymam, żeby nie hałasowało. To jest 99,9% przypadków, jeśli DeLonghi mający automatyczny system spieniania mleka wywala wam korki. To jest ta górna, nieszczęsna końcówka uszczelniająca. Ona albo puszcza tu, na tym o-ringu, no ale to się jakieś wżery robią, bo te o-ringi widzicie, te o-ringi są wszędzie na tych mężykach, one nie puszczają, a w tym miejscu puszczają. No to już jest zdeformowana, więc jej się nigdy nie używa drugi raz, spójrzcie. Widać, że ona tu jest już przekoszona. Drugi typ usterki jest na tej samej końcówce, tylko zaczyna przepuszczać tu. I jeśli długo przepuszcza, to robi się też wżer w grzałce i nawet jej wymiana nie pomaga. Także no, usterka usunięta, słuchajcie. Miło było. Krótszy film dzisiaj, bez dubli, ale no za długie są te moje filmy, wiem, no ale te naprawy takie długie bywają. Zapraszam do komentowania, co sądzicie. Słuchajcie, w poprzednim typie grzałki, tym takim, co wygląda jak Star Trek łamane na soku milenium, pękały te grzałki na rogu albo przy jednej z końcówek. DeLonghi zmieniło ten typ grzałki na taką podobną do siemensowskiej grzałki. Tu się pojawia problem przy tej końcówce, więc coś jest na rzeczy, bo to jest wiele takich przypadków. Co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Zasubskrybujcie, powtarzam, to dla nas ważne, twórców. Dostajecie wiedzę gratis? To ja bardzo proszę o subskrypcję. Dajcie łapkę w górę, jak się podobało, dajcie łapkę w dół, jak się oczywiście nie podobało. Wszystkie linki do grupy na Facebooku, do naszych sociali macie w opisie filmu. Ja w takim razie się żegnam. Smacznej kawki życzę, jak zawsze. Pozdrawiam was, mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.